Redaktor Rymanowski zadał ministrowi finansów Domańskiemu wydawać by się mogło oczywiste pytanie, jednak jego odpowiedź nie była taka, jakiej można było się spodziewać. Posłuchajcie. Subskrybuj, Polub i skomentuj. Robiąc to wspierasz nasz kanał i zwiększasz nasze zasięgi. Dlaczego do niedawna rekordowe zyski spółek Skarbu Państwa tak dzisiaj gwałtownie spadają? Pan ma jakieś wyjaśnienie? No tutaj e, pisowscy nominaci w spółkach Skarbu Państwa. No, w wielu wypadkach te spółki zdemolowali. Przykładem jest oczywiście Orlen i absolutnie chybiona inwestycja sygnowana przez pana Obajtka w Olefiny. To są wielomiliardowe koszty, które ponosi, ponosi Orlen. No i ale Spółka prezes Obajtyk musi... pokazuje, zobaczcie ile ja zarobiłem w ubiegłym roku i co się dzieje w tych pierwszych trzech kwartałach tego roku. No Tak, dlatego że nowy zarząd Orlenu, zresztą podobnie dzieje się w innych spółkach, zaczyna porządki, zaczyna naprawiać. Jeżeli jest jakaś inwestycja, która jest z definicji nieopłacalna, to ją albo wstrzymuje, albo mówiąc trochę bardziej fachowym językiem, odpisuje jej wartość, co powoduje czasowo niższy wynik. Podwyższanie przez obniżanie, tworzenie przez niszczenie i więcej znaczy mniej, no i oczywiście wszystko wina pisu, to tylko niektóre ze złotych zasad uśmiechniętej koalicji rządzącej. Ciekawe, jak będą tłumaczyć upadki największych polskich spółek Skarbu Państwa, bo wydaje się, że jest to tylko kwestią czasu.